Witajcie moi drodzy, Kuba Midel, Akademia Bogactwa, kolejny odcinek mojego wideobloga. Tym razem sceneria motoryzacyjna, odcinek motoryzacyjny. Pierwsza minutka może to o tym appie, którego odebrałem. Powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. Nie wiem, trzeci, czwarty raz tym samochodzikiem jadę. Samochód dostała Gosia Bartkowia, którą serdecznie w ogóle witam na pokładzie mojej firmy. Jest koordynatorem Manufaktury Milionerów, troszeczkę nam pomaga w tej sieci Mobilingi, którą stawiamy na nogi. W każdym razie jak mogę, a dzisiaj taka okazja się nadarza, to sobie apikiem jadę przez miasto, auto do firmy, do poruszania się po mieście idealne. Spalanie, które teraz się pokazuje, to jest 3,5 litra. Wkurza mnie delikatnie to, że się wyłącza na czerwonym świetle, ale ten system start-stop ma, niech sobie będzie. Zalety nowego auta, oczywiście zapach nowości, wszystko działa, nic nie trzeszczy, jak dla mnie troszeczkę za drogie, 40 tysięcy za taką puszkę to jest sporo, ale chociaż przy długim leasingu wiem, że przy danej racie autko się nie będzie psuło. Myślę, że będę poświęcał dużo czasu samochodom w firmie, i to takim busikom, i samochodom dla handlowca, i jakimś limozynkom. W każdym razie dzisiaj jedziemy po odbiór takiego auta, o którym gdzieś tam mówiłem parę odcinków, czy paręnaście odcinków temu po BMW i8. To auto jest mi średnio potrzebne, żona jeszcze nie wie, że to dzisiaj tego klunkra przywiozę, aczkolwiek szukam sobie w tej chwili gadżetu do Manufaktury Milionerów. Jak wiecie, faceci są gadżeciarzami, są szpanerami, ja nie potrafię się wyleczyć z tych obsesji wręcz motoryzacyjnych, z jakichś motocykli, czy właśnie z samochodów. Chciałbym, żeby ta i8 była po pierwsze ciekawym środkiem transportu, po drugie na niej jestem w stanie bardzo dużo Was nauczyć o inności, o tym płynięciu czy chodzeniu w życiu pod prąd i tak dalej, ale to poświęcę inny odcinek. Dzisiaj w każdym razie te parę słów o BMW i8, które za chwilkę z salonu bierzemy. Specjalnie pod ten odcinek byliśmy w takiej firmie dzisiaj 4 pory roku, tu bardzo pozdrawiam też założycielki Izę i Zuzę, które delikatnie przysiwiły mi włoski i trochę mnie postarzyły, dlatego że jak rozmawiam dzisiaj z Wami z 40, 50, 60-latkami, to rzeczywiście boimy się cały czas decyzji. Na kanale toczy się dyskusja w tej chwili w trakcie tego szaleństwa cenowego, jeśli chodzi o rynek nieruchomości. Toczy się dyskusja, czy wszystkie pieniądze oszczędzać, czy żyć w tym trybie konsumpcyjnym, który jest w tej chwili. Ja podtrzymuję tą moją zasadę: połowę oszczędzaj, połowę wydawaj. Dwa, jeżeli są środki, jeżeli można zoptymalizować podatki, to zrobienie sobie od czasu do czasu jakiegoś prezentu jest po prostu dobrze. Chciałbym być takim prowodyrem, jeśli mogę, Waszych decyzji, żeby po prostu nie żałować, tylko działać, ewentualnie później z błędów się wycofywać. Paradoksalnie jedziemy do tego samego salonu, do którego jechałem po odbiór tego nowego Z4 dwa lata temu. Tamto auto zupełnie nie sprawdziło się, dlatego że nie dało mi nic więcej niż poprzednia Z4, którą, jak wiecie, odkupiłem, więc chylę czoła dla tej motoryzacji sprzed lat. A to BMW i8 to będzie już wejście w taką fazę dla mnie, można powiedzieć, jako człowieka już starszej daty, jakiejś nowoczesności, połączenie silnika trzycylindrowego, zwykłego, benzynowego z hybrydą, znaczy z silnikiem elektrycznym, czyli mamy hybrydę, dwa silniczki, 360 koni, podobno 4,5 do setki, także wydaje mi się, że ciekawy gadżet dla tej nowej firmy szkoleniowej. No i jakieś doświadczenie, czy Wam się to spodoba, czy nie, zobaczymy. Historia pokaże, czy znowu wyląduje to z cesją leasingu za rok czasu, bo to oddam, czy będzie mi się jeździło dobrze, zobaczymy. I parę takich przemyśleń. Dzisiaj pozwoliłem sobie się delikatnie postarzyć. Tytuł odcinka: dziadek odbiera BMW, wujek czy dziadek Jakub odbiera hybrydę. Stare zasady, nowe technologie. Nawet dzisiaj z tymi dziewczynami, paniami rozmawiałem w tej szkole wizażu, że żyjemy niestety w takich czasach, że postrzega nas się przez wizerunek. Byłem przeciwnikiem tego, co zresztą w tekstach tych moich piosenek nie najlepszych słychać. Bitwa o lajki nie z mojej bajki, zatrzymaj się na jeden dzień i tak dalej, ale dzisiaj, chcąc robić interesy, musicie po prostu wejść do ludzi. Nie wierzyłem Facebooka, nie lubię Facebooka, niespecjalnie podoba mi się Instagram. Jako tako oglądam sobie filmy na YouTubie, ale jeżeli nie będziecie szli z duchem czasu, nie będziecie szli nigdzie. Napisałem sobie tutaj na kartce, że kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Więc albo zostaniemy w poprzedniej epoce,
albo będziemy się z tymi całymi internetami, smartfonami, Instagramami i nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, nie tylko internetowymi, ale również motoryzacyjnymi, po prostu jak gdyby zaprzyjaźniać, będziemy się w to wdrażać, a nie na siłę odrzucać. Ten bunt jest oczywiście ideologiczny, dobry, ale wydaje mi się, że tak samo mogliśmy się, czy nasi rodzice mogli się buntować na pewne sprzęty, czy nasi dziadkowie buntować się na naszych rodziców, ale poka się zmienia, chciałbym tym drobnym dzisiejszym filmikiem i gadżetem pokazać, że 35-letni człowiek też może delikatnie iść z duchem czasu. A druga sprawa, nie oszukujmy się, dobry bajer, pół sukcesu. Tutaj dla sprzedaży po prostu kursów, dla sprzedaży pewnej teorii. No, Volkswagen Up, wiem, że zwłaszcza młodych ludzi nie przekona, a jakieś tam auto nowocześniejsze, mimo tego, że nie ma silnika, wydaje mi się, że będzie dobrze z tą naklejeczką konweniował. Widzimy się za chwilkę w salonie. Piotrek Wam zrobi zdjęcia tego samochodu. Ocenicie, czy to dobre, czy niedobre. Ja sobie chcę zakpić z losu. Już w drodze powrotnej powiem Wam o tych moich przemyśleniach, ewentualnych błędach młodości i wnioskach w przyszłości. Widzimy się w salonie. Do zobaczenia. Nigdy nie mów nigdy, historia się powtarza. BMW Tłokiński, mimo tego, że 2 lata temu kupiłem tu auto, z którego nie byłem zadowolony. Drugi raz wchodzę do tej samej rzeki i zobaczymy, czy ten nowy samochód powtórzy los poprzednika. Bardzo mnie zżera w tej chwili ciekawość, jak tym autkiem będzie się jeździło. Oczywiście byłem na jeździe próbnej, no ale co innego jest kilka minut jazdy próbnej, co innego jakaś fajna trasa, czy nawet wycieczka na tor Łódź tutaj pod Strykowem. Zapraszam Was, zapraszam Ciebie, Piotr, na odbiór auta. Kurczę, apem wśród tych BM-ek. Czuję się, słuchajcie, jak szprotka wśród rekinów, ale twarda szprotka być może da sobie radę. Mamy te tablice tutaj z firmy leasingowej. Strasznie brzydki numer, dlatego jutro to zmienimy, ale na potrzeby filmu na razie wystarczy. Zapraszam. Słuchajcie, raz kozie śmierć. Waszej opinii się niespecjalnie boję, natomiast żony opinii się boję to raz, dwa. Miejsca w garażu brakuje, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Zapraszam Was na odbiór. Chodź, Piotrek. Ok, jest nasza strzała. Także odbieramy. Panie Szardzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Przygotowany Pan. Wielkie dzień. Już nie ma dzikich plaż, na których zbierałam bursztyny, gdy z psem do Ciebie. Piotrek, zapraszam do Maka. Misja zakończona. Słuchajcie, wyjechaliśmy. No powiem szczerze, że nie wiem, jak to jest, ale niby te rzeczy nie są nam potrzebne, ale czasem jakimś prostym gadżetem możemy zdecydowanie poprawić sobie nastrój. Czasem jakimś prostym gadżetem możemy udowodnić, że te nasze jakieś starania, ta nasza praca ma sens. Jak jestem przeciwnikiem jakiejś konsumpcji na siłę, tak jestem zwolennikiem spełniania nawet materialnych marzeń, o czym Wam od dawna mówię. Peter, jak wrażenia? Fajne. Dobry gadżet. Będziemy musieli teraz w takim się męczyć. Także bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą uwagę. Możecie skomentować, czy to dobry paździoszek taki elektryczny, czy nie. Natomiast dla mnie jest to sygnał, że trzeba zmierzyć się po prostu z nowinkami technologicznymi. Serdecznie Was pozdrawiamy i widzimy się na kolejnych, już bardziej finansowych odcinkach. Cześć, cześć!
Thank you.